Buongiorno, buongiorno, dzień dobry. To nasz przedostatni dzień w Neapolu. Mieliśmy dzisiaj trochę inne plany, ale obudziliśmy się zdecydowanie za późno. Po wczorajszym wypadzie do restauracji z rodzinką, później poszliśmy jeszcze na spacer, na molo. Także wróciliśmy późno do domu i stwierdziliśmy, że dzisiaj nie będziemy jechać tam, gdzie mieliśmy jechać. Załatwimy część spraw, które musimy ogarnąć, a przede wszystkim musimy pojechać do jednego ze sklepów, gdzie kupiłam sobie kurtkę. I słuchajcie, ta kurtka tak się spodobała Julie, siostrzenicy Massimo, że stwierdziliśmy, że zrobimy jej prezent i też jej taką kupimy, więc jedziemy tam. Mam nadzieję, że jeszcze te kurtki będą, bo to takie dosyć ruchliwe miejsce na Via Toledo. Po południu pewnie odwiedzimy najstarszą siostrę Massimo. I dzisiaj taki dzień właśnie organizacyjny, tak jak mówię, przed wyjazdem, także uciekamy ogarniać wszystkie dzisiejsze sprawy. Udało się, kupiliśmy ostatnia kurtka, która tutaj jest dla Julii. Proszę bardzo, due graffe. Due graffe di Napoli. Z cukrem, gorące i pyszne. W domu tak pachnie, bo Daniela właśnie zrobiła brioche. Pierwszy kawałek dla mnie. Cześć. Cześć. Dobra, ma sesji rąk, będą fanięte. Widokotta. A, patrzcie na to. Co my tutaj mamy? Salami, mozzarelle. No, prowolaszka. Prowal, a? Massimo! Walizka wyciągnięta i może to oznaczać tylko jedno. Czas się pakować i wracać do domu. Mniej więcej godzina później, praktycznie walizka spakowana, ta duża. Tutaj oczywiście mam jeszcze otwarte kosmetyki. No bo przed wyjazdem będziemy mieć zęby, wiecie, takie tam higieniczne sprawy. Tutaj rzeczy popakowane. Mam nadzieję, że zmieściłam się w 20 kg. Dodatkowo spakowałam jeszcze jedną torbę i będziemy mieć plecak z jedzeniem, także mogę uznać to za sukces. A jak wyjdzie, to już dowiemy się na lotnisku. Trzymajcie kciuki, żebym nie przekroczyła kilogramów i żeby oczywiście wszystko poszło gładko i pięknie. We're in transits, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance.
taking chances, empty handed. You like the fast life, you like to drive, get down dirty, act like the bad guy. You want some love, be like when you feel it, call it a midnight. You got the best of me, you got me losing sleep. Dzień dobry, już z domku. Zostawiliśmy Polskę szarą burą, a wróciliśmy i proszę, jak pięknie zielono. Ja już oczywiście zrobiłam pierwsze pranie, które suszy mi się tutaj na balkonie w tym słoneczku. Piękna pogoda, ma być dzisiaj ciepło, więc zabieramy się za ogarnianie po powrocie. No dobrze, walizka już gotowa do wyniesienia do garażu, rozpakowana, także lecimy dalej. A żeby nie było, no oczywiście, że przywieźliśmy ze sobą mozzarellę Garofalo. Tutaj już mamy jedną otworzoną. To jest dla moich rodziców. I jeszcze kilka innych prezentów, oczywiście dla bliskich osób. Tak jak wspomniałam, dzisiaj mamy właśnie taki organizacyjny dzień po powrocie, bo tak. W lodówce, jak to się mówi, koci wrzask. Nie ma nic, absolutnie nic. Więc trzeba kupić cały prowiant. Mam ochotę na warzywa, na owoce. Zawsze jak wracam z Włoch, to jestem taka, słuchajcie, spragniona tych wszystkich naszych potraw, ale szczególnie właśnie tych owoców i warzyw. Nie wiem, dlaczego tak mam, ale jakoś tak mam, więc trzeba zrobić, no taki wiecie, podstawowe zakupy do lodówki, więc może jak ogarniemy to, to zrobię też przy okazji jakiś food haul. Dawno czegoś takiego nie było tutaj na moim kanale. Trzeba pojechać też zrobić zakupy dla Pipety, bo dzisiaj w drugiej części dnia jedziemy ją odebrać od moich rodziców. Zapewne będzie niezły foch, jak to jest zawsze, kiedy ją zabieramy, kiedy ją zostawiamy, a później ją odbieramy. No to tak jak mówię, jest jeden wielki foch na mnie, szczególnie jak przywieziemy ją tutaj do domu, chodzi, wścieka się, stoi przed drzwiami, że chce wyjść. Ona jest po prostu, no, kot, chyba, nie wiem, czy ktoś ma takiego kota, ale mój ewidentnie pokazuje po sobie, że jest wściekły, wściekła, kiedy ją zostawiamy, mimo tego, że ma bardzo dobrze u moich rodziców, bardzo, bardzo dobrze. I nawet czasami mam takie wrażenie, że ona po prostu nie chce stamtąd do nas wracać. No cóż, więc trzeba będzie odebrać kota. Musimy jeszcze zawieźć prezenty, które przywieźliśmy do naszych znajomych. Prezenty, no wiecie, takie rzeczy jak mozzarella, taralli, kiełbaski, które też sobie tam zamówili, limoncello. Zawsze tak mamy w tych naszych włoskich, wśród tych naszych włoskich znajomych, że jak ktoś leci do Neapolu, to później przywozi prezenty innym, czyli właśnie takie podstawowe rzeczy, które zawsze sobie wszyscy zamawiają. No i teraz przypadło na nas, ponieważ my byliśmy, więc przywieźliśmy już, przed chwilą też był jeden z naszych znajomych, przyjechał sobie odebrać mozzarellę. No i też oczywiście musimy zawieźć mozzarellę dla mojej mamy, dla mojej siostry, dla moich rodziców. No, także trochę czeka takich spraw nas dzisiaj do ogarnięcia. Chciałabym też wieczorem zrobić sobie paznokcie, bo wyglądają tragicznie po tych 10 dniach. Plus kilka spraw, które muszę ogarnąć na komputerze, ale to już zostawiam sobie na wieczór. Natomiast z takich spraw organizacyjnych to jeszcze Wam powiem, jak minęła nam podróż powrotna. Nie wiem, czy Wam wspominałam o tym, że zmienili nam godzinę odlotu. Powrotu Wizz Airem do Warszawy, przez co też trochę zmieniła nam się kwestia wynajmu samochodu, bo mieliśmy oddawać samochód na godzinę 18, kiedy już wiedzieliśmy, że mamy zmienione godziny odlotu. W momencie, kiedy braliśmy samochód, wynajmowaliśmy samochód, chcieliśmy zmienić, sobie przesunąć tą godzinę, żeby później pojechać na lotnisko, niestety się nie udało. Więc tak czy siak o godzinie 18 musieliśmy zdać samochód i przeczekać dodatkową godzinę na lotnisku, zanim była nasza odprawa, ale to słuchajcie, tam bez problemu. Wylecieliśmy z maleńkim opóźnieniem. Samolot był w ogóle przepełniony do samego końca. Niestety ja siedziałam z przodu, a Max siedział z tyłu i było
wszystkie miejsca były zajęte, więc nie było nawet takiej możliwości, żebyśmy się przysiedli, z kimś tam się zamienili, czy usiedli obok siebie. Więc te 2 godziny i 20 minut spędziliśmy oddzielnie, ale śmialiśmy się, że no, jak spędzamy ze sobą całe życie i jesteśmy ze sobą praktycznie 24 na dobę, to te 2 godziny rozłąki w tym samolocie to było ciekawe doświadczenie. No ale oczywiście, no tak jak mówię, śmialiśmy się. Ja się śmieję, wygłupiałam się teraz. Wiecie doskonale, o co mi chodzi. 2 razy, słuchajcie, wlecieliśmy w strefę turbulencji. 2 razy i nie ukrywam, nie było to przyjemne. Na szczęście dolecieliśmy cało i zdrowo, bagaże już na nas czekały, więc też nie musieliśmy czekać, żeby je odebrać. Już po prostu wyszliśmy z samolotu, a one już, słuchajcie, były na tym pasie takim, gdzie wychodzą bagaże, więc super pod tym względem. Taksówka do domu, przyjechaliśmy, rozłożyliśmy tylko rzeczy i padliśmy, słuchajcie, jak muchy. Byliśmy wykończeni. Mimo tego, że to są 2 godziny lotu, tak naprawdę, 2,5 godziny prawie lotu, to ta dodatkowa godzina czekania na tym lotnisku i w ogóle cała ta odprawa i ilość ludzi, to się tylko tak wydaje, że to są tylko 2 godziny, a tak naprawdę wcale nie są 2 godziny, bo to jest dużo, dużo więcej z całą tą odprawą, a później na lotnisku, później droga do domu. No ale ja nie narzekam, bo jestem w domu i jestem szczęśliwa, że wróciłam do domu, więc teraz biorę się za ogarnięcie tych wszystkich spraw, które sobie dzisiaj zaplanowałam i lecimy dalej z tym vlogiem. Pierwsza tura zakupów zrobiona, już je wyłożę i pokazuję Wam, co tutaj mam w tej dużej torbie. Na początek mleko migdałowe, napój migdałowy do owsianek. Pomarańcze były w całkiem dobrej cenie i słuchajcie, całkiem ładne. Udało mi się wybrać. Chleb tostowy, pomidorki śliwkowe, które bardzo lubimy. Szczypiorek, banany, ogórek, 2,5 bagietki, awokado, masełko i limonki do mojej porannej wody. Więc tutaj widzicie pierwsza tura zakupów. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chodzi o haul spożywczy, to słuchajcie, odebrałam od sąsiadów paczkę, która do mnie przyszła pod moją nieobecność i zabrałam wszystko ze skrzynki pocztowej. Widzę, że przyszła do mnie od Kazimiery. Taka oto przepiękna, świąteczna kartka z życzeniami. Bardzo Ci dziękuję, kochana. Co prawda dopiero teraz ją otwieram. Ale ja wiecie doskonale, że zbieram wszystkie Wasze kartki z życzeniami, zarówno te na Boże Narodzenie, urodzinowe, świąteczne, wszystkie, które mi wysyłacie. Także Kazimiera, bardzo Ci dziękuję. I reszta dzisiejszego food haula, czyli zakupy z Lidla. I teraz tak, co my tutaj mamy? Cytryny, sałatę, miks sałat, serki, które lubi Massimo, z szynką i Golda. Wzięłam też rzodkiewki, niestety były tylko tak pakowane, w takim właśnie woreczku, ale już trudno, ponieważ naszło mnie na zrobienie twarożku. I będę robić twarożek z twarogu wędzonego z Wielkopolski. Nie wiem, czy próbowaliście tę wersję, ale ona jest po prostu obłędna. I właśnie twarożek w połączeniu z rzodkiewkami, oczywiście ze śmietaną, ze szczypiorkiem, właśnie w takiej wersji wędzonej, no jest po prostu super. Więc polecam Wam zrobić, spróbować. Chociaż nawet ten twarożek na przykład z pomidorkami koktajlowymi, no też jest obłędny. Także będzie twarożek, tutaj mamy serki, ulubione Massimo, śledziki, które takie właśnie sobie czasami kupujemy na podjadanie. Bardzo lubię ten w wersji z kurkami. Z kolei Max lubi właśnie ten tradycyjny. Co jeszcze? Kiełbasa myśliwska, bardzo dobra. 3 jogurty, jogurty biokokos, wersja mango, brzoskwinia i truskawka oraz banan, no śmietanę już Wam pokazałam, wodę kokosową, którą będę zużywać do moich koktajli, tylko muszę jeszcze dokupić owoce, które będą mi potrzebne, a nie dostałam ani malin, ani borówek, ani truskawek, nie ma praktycznie nic, no tutaj jeszcze widzicie ręczniki papierowe, ale w ogóle lubię tę wodę. Zwłaszcza w tej wersji melonowej, z sokiem melonowym. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. I tutaj mamy też dużą zawartość, przede wszystkim wody kokosowej. No i ta tradycyjna, także super. Zakupy powiedziałabym średnio udane.
Dlatego, że w Lidlu chyba zmieniają asortyment, albo dlatego, że jest sobota i prawie połowy tego, co chciałam kupić, nie było, więc w tygodniu będę musiała zrobić kolejne zakupy, ale przynajmniej trochę już jest. Spokojnie na kilka dni, mamy prowiant, a resztę po prostu kupi się w tygodniu. Kot wrócił do domu i sępi. Co ty chcesz? Co chcesz? Przysmaka chcesz? Chcesz przysmaka? Pipeta? Pipeta? O, słyszycie ją? Słyszycie ją? Słyszycie ją? Chodzi teraz i jęczy. Żeby nie być obrażona, mam ci dać przysmaka, tak? Przysmak mam ci dać. Jeszcze chcesz? Pina? Pina? Oż ty. Pina? No, oczywiście, że podjechaliśmy jeszcze po świeże kwiaty, białe lilie do domu, wzięliśmy 3 i jeszcze dodatkowo kupiłam takie piękne, zobaczcie, margeritki, jakoś tak one się nazywają. Zobaczcie, jakie one mają świetny kwiat, wyglądają jak takie kuleczki, a dodatkowo też pasują mi kolorystycznie, więc stoją tutaj na konsoli w przedpokoju. No, przepiękne są. Co wy na to? Podobno w Lidlu pojawiły się genialne pączki z nadzieniem pistacjowym. No i oczywiście, że jak podczas zakupów stwierdziłam, że chętnie przetestuję takiego pączka. No ale co się okazało? Nie było ani jednego, słuchajcie. Były wszystkie inne pączki, ale oczywiście nie było tego z pistacjami. Więc co? Cukiernia Olsza, proszę bardzo. I... jest pączek z pistacjami, z nadzieniem pistacjowym, z kremem pistacjowym, z pistacjami na wierzchu. Co prawda nie wiem, jak wygląda ten pączek z Lidla, bo tak jak mówię, nie udało mi się go dostać, ale zrobię na pewno takie porównanie, więc pączek pistacjowy pół na pół z Massimo. I jeszcze dodatkowo kanole owocowe, a dokładnie malinowe, też będzie pół na pół z Massimo. To co, od czego zaczynamy? Od kanolo? Kanolo, tak. Dobra. Czekajcie, jeszcze wam pokażę, jak wygląda w środku. Widzicie to? Jest takie tradycyjne canolo, ale mamy tutaj taki owocowy wsad. Malinowy chyba. Udało mi się zrobić dzisiaj praktycznie wszystko oprócz moich paznokci. Ale wiecie co, jestem już tak zmęczona, że nie dam rady. W ogóle muszę się przyzwyczaić teraz do tego rytmu w Polsce, który my tutaj mamy, do zmiany właśnie tych naszych nawyków chodzenia wcześniej spać przede wszystkim i wcześniejszego wstawania. Ale przez to, że dzisiaj zrobiłam tak wiele różnych rzeczy, to po prostu stwierdziłam, że nie, dobra, zostawiam paznokcie już na spokojnie, na jutro. Jutro też zrobimy sobie taki, myślę, że luźniejszy dzień. Mam nadzieję, że dopisze pogoda i będziemy mogli pójść na jakiś spacer. W ogóle dzisiaj, jak byłam u moich rodziców, to mama zabrała się za pracę w ogródku. I wracając do domu, tak sobie myślałam, rany, już bym chciała tak przyozdobić mój balkon. Ale żeby przyozdobić balkon, to muszę go najpierw odgruzować po zimie, czyli dokładnie wyczyścić balustrady, fugi, podłogę. Mama też powiedziała, że da mi taki swój mop do czyszczenia, elektryczne do czyszczenia na balkonie i dzięki temu pięknie doczyszczę sobie te wszystkie moje fugi. No ale cóż, pomału wracam do siebie i chyba coś mi się tak zdaje, szykujcie się, że będą filmy z odgruzowywaniem mojego mieszkania na wiosnę. Czyli szykują się po prostu takie, no, dosyć mocne, gruntowne porządki w domu. Przede wszystkim umycie okien, zasłony, właśnie balkon. Chciałabym zrobić porządki w kuchni, w szafkach, pomyć glazurę. No i to, co też mnie czeka, czyli zmiana szafy, w sensie zawartości szaf, garderoby z zimowej na wiosenną. Więc trochę będzie roboty,
trochę mnie tego wszystkiego czeka, ale z drugiej strony to dobrze, bo myślę, że mogłabym dla Was też przygotować takie materiały i moglibyśmy to sobie zrobić razem, przygotować właśnie dom na wiosnę, chociaż wiosnę już mamy, ale ja po prostu przed wyjazdem do Włoch kompletnie nie miałam czasu na to, żeby się zabrać z takie gruntowne porządki. Wiem, że zapewne wiele z Was robi właśnie takie porządki przed świętami wielkanocnymi, no ale właśnie w związku z tym moim wyjazdem, tutaj jeszcze kongres, który był weekend wcześniej, dużo pracy, plany na to wszystko, po prostu nie było kiedy tego zrobić, no ale teraz trochę będziemy w domu. Następny wyjazd szykuje nam się dopiero pod koniec maja, chociaż zaplanowaliśmy już też, słuchajcie, no nie weekend, ale kilka dni w pewnym fajnym miejscu w kwietniu, także tutaj też czeka nas trochę przyjemności, mały wyjazd, no oczywiście, że będę dla Was nagrywać, ale co chciałam powiedzieć na zakończenie tego dzisiejszego vloga, wybaczcie, że tak z Wami tutaj gadam i zmywam po prostu buzię, ale chciałam Wam powiedzieć, że na wyjazd do Włoch nie zabrałam Lumi ze sobą. Bardzo tego żałuję. Chciałam ograniczyć ilość rzeczy w bagażu, bo wiedziałam o tym, że szykują się zakupy, a w związku z tym, że szykują się zakupy, po prostu chciałam zabrać ze sobą jak najmniej rzeczy. No a Lumi to jest jednak sprzęt, który troszeczkę waży, tak? No i zawsze tak jest, że później jak wracam do domu, to żałuję tego, bo widzę po swoim czole, już w trakcie, jak byliśmy w Neapolu, a po prostu wyskoczyło mi mnóstwo takich małych krosteczek na czole, zanieczyszczenia, po prostu zanieczyszczenia, niedobrze doczyszczona skóra z filtrów. I dopiero w takich momentach, słuchajcie, kiedy stosuje się Lumi, widzi się, jakie są efekty. A później gdzieś się wyjeżdża i się nie stosuje przez kilka dni, a u mnie to było 10 dni. I później wracam i widzę, co znowu dzieje się ze skórą. Dopiero wtedy dostrzega się tak naprawdę to niesamowite działanie i potencjał tej technologii. Ale ja nie o tym, po prostu chciałam Wam powiedzieć, że muszę teraz doprowadzić moją skórę do stanu, który był przed wyjazdem do Włoch. A woda tam, zanieczyszczenie powietrza, które jest też okropne w Neapolu. No i właśnie między innymi to, że ta cała pielęgnacja też jest trochę inna, tryb życia jest inny, jedzenie inne. No tak naprawdę wszystko tam jest inne, spowodowało, że na mojej skórze to po prostu widać. Także teraz, w najbliższym czasie, trzeba będzie odbudować to, co miałam wcześniej. Zabieram się za skończenie mojej pielęgnacji. I będę się już z Wami żegnać, bo jeszcze sobie zmontuję ten vlog, mam nadzieję, że mi się to uda, a później zrobię sobie ziółkę i wiecie, na co mam ochotę? Na Netflixa w łóżku, a dokładnie jeden odcinek Virgin River, który nadrabiam i później będę przytulać podusie. Także tak, widzimy się w następnym filmie, dziękuję Wam za Waszą obecność, do zobaczenia, buziaki, pa!